czynienie innych uczniami. Albo jak w praktyczny sposób można to czynić. W dzisiejszych czasach bardzo modne są takie dwa pojęcia, pojęcie mentoringu i coachingu. I ono bardzo mocno weszło również do kościoła i dobrze jest, kiedy ćwiczymy, dobrze jest, kiedy pragniemy być lepsi, dobrze jest, kiedy pragniemy się rozwijać. A Słowo Boże używa takiego terminu czynienie uczniami, który jest terminem jeszcze głębszym, jeszcze większym, jeszcze szerszym niż coaching i mentoring. Jest on również trudniejszy i może dlatego dzisiaj w kościołach i dzisiaj dużo mniej jest na ten temat. Jezus jest dla nas przykładem tego, jak powinno wyglądać wychowywanie innych, albo jaki powinniśmy mieć wpływ na innych ludzi, którzy są wokół nas. On powołał 12 i Słowo Boże w Ewangelii Marka mówi nam w trzecim rozdziale, w 14 do 15 wierszu tak. Powołał ich, aby z Nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieć moc wypędzać demony. Wiecie, dla mnie bardzo ważne jest, abyśmy skupili się na tym pierwszym elemencie tych wersetów. Powołał ich, aby być z nimi. Dzisiaj powołujemy ludzi do różnych rzeczy, do różnych zadań, ale mało kto z nas ma wokół siebie ludzi, którzy po prostu są z nami, którzy są przy nas. Mówi się dzisiaj o nich, że to są nasi przyjaciele. Wybieramy tych przyjaciół, w jakiś sposób mamy z nimi kontakt i Jezus również ten model przedstawia jako ten, który jest właściwy dla czynienia innych uczniami. On powołał tych 12 przede wszystkim, żeby z Nim byli. Nie tylko ich nauczał, jak się modlić, nie tylko pokazywał mi, jak wypędzać demony, jak uzdrawiać, ale przede wszystkim był z nimi. Oni razem jedli. Oni razem spali, oni razem podróżowali po różnych miejscach, oni przebywali w różnych miastach, oni byli przy Jezusie, kiedy ten modlił się, kiedy ten rozmawiał z ludźmi, kiedy ten łaknął, kiedy ten po prostu czynił niesamowite rzeczy i oni cały czas z Nim byli. I dzisiaj wierzę, że również ten model, czynienie innych uczniami, jest kluczowe dla rozwoju naszych kościołów. Jest kluczowe dla rozwoju w ogóle chrześcijaństwa w Polsce, dlatego że czynienie innych uczniami wykracza poza Kościół, wykracza tylko i wyłącznie poza przywództwo i liderstwo. Jezus zostawia, jak Jezus rozwiązuje ten problem czynienia innych uczniami. Po pierwsze, sam jest przykładem. I Ewangelie podają nam, że kiedy Jan został uwięziony, Jezus poszedł i nauczał w różnych miejscach, uzdrawiał wielu chorych i wyganiał demony. Czynił to jako sam. Następnie powołał 12 i razem z nimi to czynił. Zaprosił ich do swojego życia. Powiedział, pójdźcie za mną, zostawcie wszystko, a ja uczynię z was rybakami ludzi. I w ten sposób pokazywał im, ja wam pokażę, jak ja to robię, a następnie wy będziecie mogli robić tak samo. Wiecie, to jest niesamowite, dlatego że dzisiaj i dzisiejszy model uczniostwa jest taki. Ja wam powiem, jak powinniście robić. A Jezus robi inaczej. Jezus mówi, ja wam pokażę, jak powinniście robić. I to jest ta różnica między coachingiem i między mentorstwem, a czynieniem innymi uczniami, że ten, który czyni innych uczniami, nie mówi im, ja wam powiem jak, ale mówi, ja wam pokażę, będziecie częścią również mojego życia. I to jest piękne. A więc powołał ich 12, ich wysłał, później powołał kolejnych 72, zobaczcie, ich wysłał, a na sam koniec zostawił nam wielki nakaz misyjny i on jest również dzisiaj aktualny w naszych czasach i my jesteśmy tego przykładem. Danusiu? Ja bym chciała jeszcze parę słów właśnie o tym, jak Jezus czynił uczniami. Jezus wybrał sobie 12 uczniów i to jest dla nas taki model, że nie możemy czynić uczniami wszystkich ludzi na całym świecie albo cały Kościół jest nasz, tylko musimy wybrać odpowiednie osoby, w które będziemy mogli inwestować i wkładać nasze życie w ich życie. Później Jezus miał z tych 12, wybrał 3, których miał bardzo blisko, prawda? Piotra, Jakuba i Jana i z nimi spędzał jeszcze więcej czasu i brał ich w różne miejsca, których nie brał 12 uczniów, na przykład na Górę Przemienienia, gdzie dokonało się coś niezwykłego, tam właśnie ci 3 z nim byli. A później jeszcze był jeden wyjątkowy uczeń, Piotr, który stał się przywódcą po odejściu Jezusa. I to jest taki dla nas taki obraz tego, żeby tak jak Jezus czynił to, że wybierał pewne osoby, na które miał wpływ, a nie cały świat, który mógł zbawić, bo wiedział, że jeśli te kluczowe osoby
przekona jakby do swojej misji i do swojego działania, to one później pójdą dalej. I Jezus pokazuje nam, że uczniostwo tak naprawdę jest prostsze niż nam się wydaje. Bo myślimy, że to jest coś niesamowitego, ja muszę być wielkim liderem, wielkim przywódcą, niesamowitą osobą, żeby czynić uczniami, a tak naprawdę wystarczy swoim życiem poprzekazać jakieś wartości innym osobom i to już będzie uczniostwo. I głównie to, co Bartek mówił, Jezus przekazywał to im, kiedy był z nimi po prostu, kiedy przebywał z nimi, kiedy widzieli, że Jezus odchodził i się modlił, kiedy widzieli, jak reagował na różne sytuacje, jak odpowiadał pewnym osobom, jak przychodziły osoby, które prosiły o uzdrowienie, miały różne trudności, jak Jezus reagował na ich cierpienie, na ich trudności. Myślę, że dla uczniów to było niesamowite, kiedy widzieli, jak Jezus zapłakał, kiedy usłyszał, że Łazarz umarł i byli w szoku na pewno, jak Jezus, który jest Bogiem, mógł tak uczynić. I wiele, wiele różnych rzeczy, które czynił Jezus, nie tylko mówił im, co mają robić, ale swoim życiem pokazywał to, jacy oni mają być. I jeśli my będziemy tak mogli czynić, to będziemy mogli mieć wpływ na wiele, wiele różnych osób, które są wokół nas. I chcielibyśmy później, ja bym chciała powiedzieć parę sytuacji ze swojego życia, jak ja mogłam stać się mentorem czy osobą, która czyniła innych uczniami. Dla mnie to jest niesamowite, że możemy dzisiaj tutaj być. Również od niedawna pracuję w Instytucie Rozwoju Złote Jabłko i dzisiaj też reprezentuję ten instytut. I moja droga z tym instytutem wyglądała tak, że prezes tego instytutu na jednej z rozmów, na jednej z popołudniowych przerw na kawę, podszedł do mnie i mówi: cześć, mam na imię Wojtek, chciałbym się z tobą zaprzyjaźnić, cieszę się, że jesteś we Wrocławiu, poznajmy się. I tak zaczęliśmy się poznawać. Później zaprosił nas do swojego domu, mogliśmy poznać jego wspaniałego syna, jego wspaniałą żonę. Później mogliśmy spędzać inny czas razem ze sobą. Był taki moment w moim życiu, w którym cierpiałem i w którym potrzebowałem pomocy, a więc on mi fachowo tej pomocy udzielił, ale ich dom cały czas był otwarty. Ostatnio zabrał mnie gdzieś w podróż dookoła świata, można tak powiedzieć, żebym mógł zobaczyć, jak wyglądają pewne rzeczy. I w którymś momencie ja mówię: Wojtek, jak to jest, że znamy się 2 lata i ja właściwie nie wiem kiedy, nie wiem jak i nie wiem gdzie, ale ja dzięki tobie stałem się lepszym człowiekiem. I Wojtek wtedy odpowiedział mi: Bartek, ja dzięki tobie również. I wiecie, ta relacja, ona pokazuje nie relację coacha i ucznia, nie relację nawet mentora i naśladowcy, ale właśnie taką relację, którą miał Jezus Chrystus ze swoimi uczniami, w której zaprosił do współpracy. I dla mnie to jest niesamowite, dlatego że to ode mnie też wymagało pewnego wejścia i pewnego otwartego serca, czy ja chcę być też częścią czyjegoś życia. Czy ja pragnę być tym, który jest gotowy zostawić swoje, zostawić jakąś swoją ideologię, swoje marzenia, swoje jakieś dziwactwa i po prostu przyjrzeć się komuś innemu i zastanowić się: ej, czy to nie byłaby dobra droga, czy lepsza droga dla mnie? To jest niesamowite. Słuchajcie, jak czynili to uczniowie i kolejne pokolenia, pokazuje nam Księga Dziejów Apostolskich. Apostołowie odwiedzali miasta i zostawiali w tych miejscach, oni mieszkali nawet w tych miastach. Czytamy, że w jednym z miast apostoł Paweł przebywał przez 2 lata i tam po prostu poszedł do pracy, codziennie umacniał ludzi, codziennie nauczał, ale też wpuścił ten kościół i chrześcijan w tym mieście do swojego życia i w ten sposób był tym, którego warto było naśladować. Jak wygląda to dzisiaj? Dzisiaj mamy wiele treningów, wiele kursów, dodatkowych spotkań, szkoleń, konferencji itd., itd. One wszystkie są dobre. Uważam, że to są instrumenty, które są świetne do tego, aby nas inspirować, aby nas czegoś nauczyć i zachęcić. Uczniostwo jest czymś więcej. Coaching, mentoring, szkolenia, konferencje, spotkania, kursy, treningi, one są jakby wpisane w uczniostwo, ale uczniostwo jest jeszcze czymś większym, czymś szerszym. Wydaje mi się, że model współczesnej szkoły i model dzisiejszego szkolnictwa, on troszeczkę też wszedł do naszych kościołów. Co to znaczy? A więc jest pewna osoba, która kiedyś czegoś się nauczyła, niekoniecznie to przeżyła. Ona nie musiała tego doświadczyć, ona nie musiała tego przeżyć. Ona po prostu czegoś się nauczyła, potrafi to przekazać innym i ci inni słuchają to, czego ta osoba się nauczyła.
Brak w tym wszystkim jest osobistego doświadczenia, osobistego przeżycia. Oczywiście dzisiaj są różnego rodzaju inne modele szkoły i zachęca się dzieci, aby to, o czym jest uczone, aby mogły dotknąć, posmakować, poczuć, w jakiś sposób przeżyć. I jestem Bogu wdzięczny za to, że w ten sposób zaczyna się to, dziać. Ale w naszych kościołach zauważyłem przynajmniej ze swojego doświadczenia, że my też mamy taką tendencję zaprosić kogoś, kto mieszka gdzieś daleko, aby nauczył nas pewnych rzeczy i to jest dobre, warte jest to, abyśmy słuchali, ale uczniostwo jest czymś więcej. Dlatego, że jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie na tym modelu, to prawdopodobnie my, którzy siedzimy w ławkach, którzy nie jesteśmy pastorami, nie jesteśmy liderami, nie jesteśmy prorokami, nie jesteśmy nie wiadomo kim, powiemy sobie, okej, to nie jest miejsce dla mnie, ja nie mam co przekazać tym uczniom, a to jest wielki błąd, to jest wielka porażka. Dlatego, że tak jak moja żona mówiła wcześniej, czynienie uczniami, ono może nie jest proste, ale nie jest też trudne. Ono jest otwarciem swojego domu, swojego życia dla innych i przekazywanie im wartości. Przekazywanie im tego, co sami doświadczamy. Może być to dla nas trudne, jeśli nic nie doświadczamy, jeżeli nasze życie jest pogubione, ale na pewno są dziedziny naszego życia, w których możemy być wzorem do naśladowania, chociażby dla swoich dzieci. Uczniostwo zaczyna się od swojego domu. Nie musimy daleko szukać, nie musimy teraz rozglądać się za tymi, którzy nie są blisko, ale możemy być wsparciem dla naszych dzieci. Ja mogę być wsparciem dla mojej żony, moja żona jest wsparciem dla mnie, a dalej wykracza to poza naszą rodzinę, to są nasi sąsiedzi, którzy gdy widzą, jak pielimy w ogródku albo w jaki sposób mamy relację z sobą, chcą tą relację naśladować albo nie. Chcą być tacy jak my albo nie. Następnie to są nasi przyjaciele z pracy, którzy mówią, ej, ja chcę być takim pracownikiem jak ty, albo nie chcę być takim pracownikiem jak ty. A więc również, wiecie, ja powiem coś kontrowersyjnego, uczeń nie musi być pojednany z Bogiem, żeby był uczniem. Możemy mieć wpływ poprzez czynienie innych uczniami, aby przekazywać im to, co mówił Pan Jezus i oni nawet o tym nie będą wiedzieć, ale po prostu stajemy się modelem do naśladowania, stajemy się osobą, z którą te osoby chcą, pragną mieć relacje, pragną przebywać z nami. Potrzebujemy zmiany, potrzebujemy zaprosić ludzi do swojego życia. Jezus wyszedł do uczniów i zaprosił ich, aby stali się częścią Jego życia. Dla mnie to jest niesamowite, dlatego że to się nie zamknęło tylko w gronie 12 czy 72, ale całe tłumy szły za Jezusem Chrystusem. W tej podróży za Jezusem Chrystusem były różne trudne sytuacje. To była ta sytuacja, kiedy Jezus zaczął nauczać, a nikt go nie rozumiał. Nikt nie wiedział, o co mu chodzi. I wielu z tych, którzy podążali za nim, powiedzieli, wiesz co, dzięki, ale my tutaj już nie idziemy dalej. Jezus sam mówi do 12, mówi, a wy... Ci 12 wcale nie rozumieli bardziej niż ci pozostali. Oni po prostu wiedzieli, że pragną iść za Jezusem bez względu na to, czy rozumieją to, czy nie. Bo byli blisko, bo byli częścią. Wiecie, w coachingu i w mentoringu jest ważne to, abyśmy zrozumieli coacha i naszego mentora. W naśladownictwie jest coś więcej. Ja nie muszę rozumieć, dlaczego to działa, ale ja widzę, że to działa i dlatego ja tego pragnę. I dlatego ja tego chcę. I dlatego pragnę iść w tą stronę. Możemy podzielić się z innymi tym, co Bóg robi w naszym życiu. Nie musimy być specjalistami w tej dziedzinie. I ja bym chciał, żebyśmy po tym konkrecie zrozumieli, że kiedy wrócimy do naszych domów, możemy być tymi, którzy czynią uczniami swoje dzieci, swoich współmałżonków, swoich rodziców. Możemy być tymi, którzy czynią uczniami swoich pracowników, współpracowników. Moja żona troszeczkę o tym będzie więcej mówić. Mateusz dzisiaj w porannej inspiracji powiedział nam, pokaż mi swój dom, otwórz swój dom, a wtedy powiem ci, czy chcę być częścią twojego życia, czy nie. I tutaj może być problem. Dlatego, że my Polacy szczególnie cenimy sobie to i mówimy, nasz dom jest naszą twierdzą. Ja zauważyłem pewną zmianę kulturową. Kiedy byłem pastorem w Janowicach Wielkich, to jest taka mała miejscowość u podnóża Jeleniej Góry, wiecie, tam nie trzeba było się zapowiadać, aby przyjść do kogoś do domu.
Po prostu jechało się na rowerze na wiosce albo szło się na zakupy i wpadało się do kogoś do domu na kawkę i się wychodziło i to było zupełnie naturalne. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Dzisiaj, jeśli wcześniej się nie umówisz, nikt nie otworzy ci domu. No bo nie chcemy, żebyś widział nasz bałagan, bo nie chcemy, żebyś widział, bo może się akurat kłócimy, bo nie chcemy tego, tamtego. Ja wierzę też, że dla uzdrowienia niektórych domów potrzebne są otwarte drzwi, a nie zamknięte. Otwarte, a nie zamknięte drzwi. Wpuść do swojego życia innych, którzy mogą być mentorami, albo inaczej, tymi, którzy czynią uczniów ciebie. My również potrzebujemy być czyimiś uczniami. My również potrzebujemy, wiecie, to są drzwi otwarte w każdą stronę. A więc ten, który czyni uczniami, otwiera drzwi swojego domu i również ja jako student, ja jako uczeń otwieram drzwi mojego domu, bo chcę przyjąć również to, co on ma. Ten fragment, w którym Jezus idzie do teściowej Piotra, aby ją uzdrowić. Tak? Piotr otwiera drzwi swojego domu, mówi, to jest moja rodzina, to są moi bliscy. Oni potrzebują Ciebie, Jezu. Ja otwieram drzwi mojego domu, abyś przyszedł również tam. Ty otworzyłeś drzwi swojego domu, ja podążam za Tobą wszędzie, gdzie Ty idziesz, ale ja również otwieram drzwi mojego domu, abyś Ty mógł zaingerować, abyś Ty mógł przyjść. Mateusz powiedział też coś takiego, wyłącz YouTube'a i spotkaj się z ludźmi. I myślę, że to jest cenne. My mamy teraz córkę nastolatkę i możemy oglądać, możemy widzieć, jak ona czasami sobie robi zdjęcia, więc cały plener musi być przygotowany, wszystko musi być odpowiednie, ściana z tyłu, światło i w ogóle ubiór. I nagle jest cyky, selfie, które po prostu jest totalnie nieadekwatne od stanu, który jest, od rzeczywistości. Ja zauważyłem, że wielu z nas pokazuje się na zewnątrz w zupełnie inny sposób, niż to wygląda naprawdę. I nagle ludzie zaczynają nas poznawać i mówią, ej, ale u ciebie jest zupełnie inaczej, niż oglądam to na YouTubie, niż widziałem to na Facebooku. Ej, to wyglądało na większe. Wiecie, niektóre kościoły tak robią. Muszę wam przyznać, że nagle oglądam na fejsie obraz jakiegoś kościoła i takie zdjęcia i światła i różnego rodzaju filtry, przesłony i myślę sobie, ale tam musi być kolorowo, ale tam musi być żywo, ale tam pewnie trzeba bilety rezerwować wcześniej, bo tyle ludzi. I przychodzę i nagle się okazuje, że wcale nie jest tak kolorowo, wcale tak nie jest żywo, a w ogóle to tam tylko 10 osób jest. Wow, tak? Więc nie róbmy czegoś takiego w naszym życiu. Ta relacja ucznia i tego, który czyni uczniami, ona jest relacją autentyczną, ona jest prawdziwą. Chciałbym wam coś powiedzieć. Mój tata powiedział mi kiedyś, mój tata jest pastorem i on powiedział mi kiedyś tak, młody, musisz być taki sam w domu, jak stoisz za pulpitem. Nawet jeśli miałbyś powiedzieć za pulpitem coś głupiego, to bądź autentyczny. To bądź naturalny, bądź prawdziwy, bądź wierny. Dlatego, że ludzie bardzo szybko wyłapią to, że inny jesteś w domu, a inny jesteś tutaj na tym miejscu. Wiecie, kiedy byłem nastolatkiem zbuntowanym, ja szukałem jakiegoś haka na moich rodziców, żeby powiedzieć im, przestańcie mi gadać o Bogu, bo ja widzę, że wasze życie wygląda inaczej, a wiecie, w kościele jesteście inni i wiecie, co, ja nie mogłem znaleźć. Dlatego, że oni byli tacy sami w domu i tacy sami byli w kościele. Mój tata jest pełen energii, entuzjastą. Kiedy wszyscy oczekiwali, że stanie za kazalnicą i będzie trzymał się mikrofonu, to on pierwsze co robił, to odrzucał ten mikrofon, stawał obok i wrzeszczał. Bo on jest pełnym energii w domu i on jest też pełnym energii tutaj. Nie udawał, że jest kimś, kim nie jest. To samo z jego językiem, czy z przykładami, które podawał. Mój tata nie udawał, że jest teologiem, ale on jest ewangelistą i kiedy on głosił, on podawał przykłady, które były współczesne, które były autentyczne, które były z naszego kraju, z naszego podwórka, z naszego domu. Czasami czułem się zażenowany, że znowu opowiada o naszej rodzinie, ale dzisiaj rozumiem, o co chodziło. Dzisiaj rozumiem, że on po prostu przekazywał to, co Bóg uczynił mu w życiu, a nie to, co mu się wydaje, że jest dobre i właściwe. Mam dość kaznodziei, którzy opowiadają rzeczy, które gdzieś tam, kiedyś, gdzieś, w jakichś tam czasach, albo po prostu przeczytałem w książce, że... I teraz wam powiem. I wtedy wszyscy my słuchamy, mówimy, o, ale fajny gościu przeczytał tą książkę. Tak? I konkluzja jest taka, ja też muszę tą książkę przeczytać. Tak? Gdzie chyba chodzi o coś więcej. Chyba nie o to chodzi. Książka jest super. Ja zachęcam nas do czytania. Ale chyba chodzi w uczniostwie o coś więcej. Chciałbym poprosić moją żonę, aby opowiedziała teraz nam, jak w praktyczny sposób ona
w swoim życiu, w swojej rodzinie, wśród swoich znajomych w pracy, w kościele i w przywództwie ma wpływ i jak ona czyni innych uczniami, jak ona przekazuje te wszystkie wartości i te słowa, które Jezus Chrystus przekazał nam na tych różnych dziedzinach swojego życia. Danusiu? Mój przykład jest taki, ja też jestem z domu pastorskiego, od innego pastora z Pomorza Polski, ale na pewno to, czego mogłam się nauczyć od rodziców, to wywarło na mnie wielki wpływ. I chciałabym powiedzieć o takich czterech sferach, w których my możemy czynić uczniami, w których możemy stać się mentorami czy tymi, którzy prowadzą innych. Pierwsza sfera, o której Bartek właśnie już mówił, to jest rodzina. Druga sfera to są znajomi nasi, którzy są niepojednani z Bogiem. Trzecia sfera, znajomi, którzy są wierzący, którzy chodzą z nami do kościoła. I czwarta sfera to są liderzy, przywódcy, jeśli my też jesteśmy przywódcami. I jeśli chodzi o rodzinę, bardzo mocno to widzę teraz, kiedy my mamy swoje dzieci, jak bardzo rodzic jest mentorem dla swojego dziecka, nawet chcąc czy nie chcąc. Po prostu to, jak żyje codziennie, to, jak się zachowuje, jak my jako małżeństwo do siebie się odnosimy. To, jak reagujemy na różne trudne sytuacje, to wszystko dzieci patrzą na to i to wynoszą z domu. I myślę, że często my jako rodzice zapominamy o tym, jak bardzo jesteśmy mentorami dla naszych dzieci, jak bardzo one patrzą na to, jak my reagujemy na trudne sytuacje, jak bardzo uczą się od nas, nawet jeśli my nic nie powiemy. I nasze dzieci są bardzo, bardzo chłonne, jak gąbka, prawda? Kiedy moja córka chodzi do przedszkola i przychodzi do domu i mówi: o Jezu, o Jezu, o Jezu. I patrzy na mnie, czy ja reaguję na to słowo, czy nie reaguję, bo wie, że w domu tak nie mówimy. I różne takie słowa, nie będę mówiła jakichś tam brzydkich słów, które czasami dzieci przynoszą ze szkoły, ale dzieci patrzą na nas, jak my reagujemy, czy my tak się zachowujemy, czy my jesteśmy, nie wiem, nerwowi na różne sytuacje i tak dalej. Następna sfera nasza, w której my możemy stać się mentorami dla innych, to są znajomi nasi, którzy są niepojednani z Bogiem. I tak możemy powiedzieć, no jak czynić uczniem kogoś, kto nie zna Boga? Właśnie tak, możemy go przybliżać do Boga, przybliżać do relacji z Bogiem. I ja pracuję właśnie w szkole, jestem nauczycielką. I mam dużo koleżanek, też nauczycielek i w tych relacjach ja mogę im pokazywać, jak ja reaguję na trudne sytuacje. Mogę zaprosić, ostatnio zaprosiłam koleżankę do domu i cały dzień spędziła z nami. I widziała, jak odnoszę się do dzieci, co ja robię, jak mam w domu. Nawet nie musi być pięknie, czysto posprzątane, tak? Ale jak my reagujemy, jak gotujemy wspólnie obiad, jak odrabiamy lekcje, ile czasu na co poświęcamy. I później, kiedy już znam ją parę lat, ona powiedziała ostatnio mi: wiesz, najbardziej podoba mi się w tobie to, że kiedy przyszłaś do szkoły, do pracy, to nie mówiłaś od razu: ja jestem z takiego kościoła, musisz uwierzyć w Boga, ja wierzę w Boga i tak dalej, tylko byłaś po prostu normalną osobą, która normalnie się zachowywała, normalnie reagowała i bardzo mi się podoba to, że jesteś po prostu normalna. I będąc normalną osobą, mogę czynić uczniami osoby z mojej pracy, z mojego środowiska, możemy pokazywać im, jak mogą reagować, jak mogą się zachowywać w różnych trudnych sytuacjach. Następnie mamy osoby wierzące, którym możemy coś dać. I tak jak Bartek mówił, nie musimy być nie wiadomo jak długo wierzącymi, nie musimy być kaznodziejami, nie musimy mieć 50 lat stażu wiary, żeby czynić innych uczniami. Po prostu wystarczy, że w pewnej dziedzinie masz wiarę, masz siłę, masz możliwości i możesz to przekazać komuś innemu. Będąc nawet młodą osobą, która ma, nie wiem, 18 lat, 15, 30, możesz przekazać to, co już doświadczyłeś, to, co masz w sobie, możesz przekazać komuś innemu. I czynić uczniami to jest takie proste. Cały czas mówimy o tym otwarciu domu, o tym zaproszeniu do siebie. My naprawdę bardzo lubimy spędzać czas z ludźmi i wierzę, że to jest taki super moment zaprosić kogoś na kawę i powiedzieć: słuchaj, jak się masz, jak się z tym czujesz? I ktoś wtedy się otwiera, zaczyna mówić o swoich problemach, o swoich trudnościach i możemy jako wierzący powiedzieć mu: słuchaj, pomodlę się o ciebie. A wiesz, psalm mówi o tym, albo nie wiem, ja przeszłam coś podobnego i mogę w tym ci pomóc. I wierzę, że to jest właśnie to czynienie uczniami i my myślimy, że to jest nie wiadomo jakie, właśnie musimy przeczytać milion książek i nie wiadomo co robić, a to po prostu wystarczy czasami dobre słowo, czasami wystarczy powiedzieć coś miłego komuś i już ta osoba zmienia swoje myślenie. I ostatnio miałam taką sytuację, że
Po prostu mówiłam o sobie, nie martw się, będzie dobrze, Bóg jest z tobą. I ona zadzwoniła do mnie, wiesz, dzięki, że byłaś przy mnie w tej trudnej sytuacji. Dzięki, że mi pomogłaś to przejść. I nawet nie chodzi o jakieś nie wiadomo jakie porady, ale po prostu być z kimś razem, to jest niesamowite. Następnie ten czwarty poziom, to już jest poziom liderów. Jeżeli jesteśmy przywódcami, przewodzimy innych, to bardzo ważne jest to, abyśmy nie tylko właśnie przewodzili tutaj stąd, z pulpitu, mówiąc kazania. Kiedyś, jak byłam młodsza, teraz też jestem młoda, ale jak byłam nastolatką, to często słyszałam kazania, które były mówione z kazalnicy do jakiejś osoby, która każdy wiedział w kościele, że jest jakiś grzech, jakiś problem i pastor wychodził i z kazalnicy mówił, nie wolno tego i tego, tego robić. I wszyscy w kościele już wiedzieli, że chodzi właśnie o tą osobę. Albo pastor wychodził i mówił, no kobiety nie mogą ubierać za krótkich spódniczek. I każdy wiedział, że chodzi o jakąś tam osobę. I myślę, że właśnie czynienie uczniami jest czymś dokładnie odwrotnym, tak? Że z pulpitu nie mówimy takich rzeczy, tylko po prostu mamy z kimś relację. Jeżeli mamy z kimś relację, jeżeli przyjaźnimy się z kimś, to jest nam łatwiej wtedy w domu tej osobie, czy na kawie, czy gdzieś powiedzieć, słuchaj, wiesz, myślę, że powinieneś z tym się rozprawić, albo jak ty się czujesz w tej krótkiej spódniczce, albo no tam jakiś, wiadomo, to jest tylko przykład. Ale chodzi o to, że mając z kimś bliższą relację, mamy dużo większy wpływ na kogoś niż jako osoby, które głoszą z pulpitu rozprawiać się z jakimiś trudnymi sytuacjami. I to, co ja też z domu wyniosłam bardzo mocno, to jest to, żeby żyć na co dzień tak samo, jak głosimy. Jeśli jesteś przywódcą, jeśli głosisz, jeśli jesteś liderem, może liderem jakiejś grupy, musisz żyć tak, jak to, co głosisz. Inaczej nie będziesz mógł czynić uczniami, inaczej nie będziesz mógł być wzorem dla innych. I mieliśmy taką sytuację niedawno, że przyszedł do nas młody człowiek i mówił, wiecie, mój tato jest pastorem, ja bardzo lubię jego kazania, on jest w kościele super, ale w domu jest całkiem inny. W domu na nas krzyczy, w domu się zachowuje całkiem inaczej, a kiedy idzie do młodzieżówki z kościoła i ktoś powie, dostałem truje, a dobrze, co tam, truja fajna. Kiedy przyjdzie do domu, truje dostałeś znowu i jesteś niedobrym synem. I to jest chyba najgorsze i najbardziej przykre, co w kościele może nas spotykać, taka niespójność, taka całkowite inne zachowanie w domu, a gdzieś indziej. Dlatego to, co Jezus czynił, Jezus cały czas przebywał z uczniami i w każdej sytuacji oni Go widzieli, w każdej sytuacji mogli Go zapytać, mogli z Nim przebywać, z Nim razem jedli posiłki i tak dalej, i tak dalej. I to, w jaki sposób my żyjemy, ludzie bardzo mocno to widzą. I myślę, że w praktyce, jak można to zrobić, to bardzo fajnie by było, gdybyśmy mogli wybrać sobie kilka osób z naszego otoczenia, które chcielibyśmy włożyć w nasze życie, którym chcielibyśmy coś przekazać, coś, co już przeżyliśmy. Pomyślcie teraz o takich osobach. Może macie takie dwie, trzy osoby, dla których wy możecie stać się tymi nauczycielami waszego życia. Jakieś dwie, trzy osoby, czy wierzące, czy niewierzące, czy liderzy, czy zwykłe osoby, obojętnie, nie ma to znaczenia. Pomyśl teraz o nich. W jaki sposób możesz przekazać im ten swój czas? I możesz pomyśleć, ja pracuję, nie mam czasu, jestem bardzo osobą zajętą, nie mam jak czynić uczniami, nie mam kiedy, nie mam jak to wcisnąć w kalendarz. To pomyśl sobie, kiedy idziesz do domu gotować obiad, zaproś tą osobę ze sobą, do siebie. Możesz z nią spędzić czas, możesz z nią porozmawiać w tym czasie, możesz pokazać jej, jak wygląda twój dom, możesz zapytać jej o różne rzeczy. I następna rzecz, którą chciałabym powiedzieć, to jest tak zwana sztuka zadawania pytań. Wiecie, bo nauczyciel to jest taka osoba, ja wiem, jako w szkole, tak, która przekazuje całą wiedzę i mówi wszystko. Musicie zrobić tak, musisz tak, musisz tak. Jak się tego nauczysz, to dostaniesz piątkę. Jak się nie nauczysz, no to wiadomo, że nie zdasz. A w takiej relacji, zobaczcie, ile razy Jezus zadawał pytania uczniom. Nie mówił im, ja jestem Zbawicielem świata, tylko mówił, za kogo ludzie uważają mnie? Jak myślicie? Co ludzie o mnie mówią? A wy za kogo mnie uważacie? I tak wiele, wiele różnych pytań Jezus zadawał. I my jako ci, którzy chcemy czynić uczniami, nie musimy ludzi bombardować naszą wiedzą, musisz tamto, ale po prostu być z nimi i umieć zadać im pytania i powiedzieć na przykład, jak się z tym czujesz?
Albo inne pytanie można zadać komuś. Jak siebie widzisz za rok? Gdzie chcesz być w swoim życiu za rok? Proste pytanie. A z drugiej strony bardzo trudne, bo niełatwo na to odpowiedzieć. I ta osoba zaczyna się zastanawiać. Pomyślcie, że łatwiej o sobie przyjąć pytanie, jak siebie widzisz za rok, niż powiedzieć jej, uważam, że za rok powinieneś być bliżej Boga, czytać więcej Biblii i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli mamy takie osoby, które wybierzemy, 2-3 osoby, w które chcemy inwestować, pomyślmy, jakie pytania możemy im zadawać, jak możemy pomóc im rozwinąć swój potencjał, rozwinąć to, co mają w sobie, to, co mają cennego, albo jak może znajdują się w jakiejś bardzo trudnej sytuacji. Ostatnio też miałam taką sytuację z pewną dziewczyną, która była w ciąży i straciła dziecko. I ja mogłam jej powiedzieć, wiesz, byłam w tym samym miejscu. Też parę lat temu straciłam dziecko. Ona była w takim szoku, mówi, ty? Nawet nie wiedziałam, ty zawsze wyglądasz na taką szczęśliwą, nigdy nie ma żadnych problemów, ani nic ci złego się nie dzieje. I ja mówię, tak, byłam w tym miejscu i wiem, że będziesz mogła przez to przejść. I po prostu tylko to tak bardzo jej pomogło i później powiedziała, dziękuję za wsparcie, które mi okazałaś w tym czasie. Także jest to, mogłabym podawać jeszcze wiele, wiele przykładów, ale nie mamy na to czasu. Zapraszam Bartka, który dokończy. Widzicie, na temat czynienia uczniami moglibyśmy mówić naprawdę bardzo dużo, ale to, co chciałbym, żebyśmy zabrali stąd, to jeżeli pragniemy mieć wpływ na innych, musimy otworzyć nasze domy i otworzyć nasze życie i wpuścić tam innych. Chcesz być dla kogoś coachem, nauczycielem, naucz się czegoś i po prostu w 40 minut mu możesz rzucić to i jeśli on to przyjmie, to super i powiesz wtedy o nim, o, dobry uczeń, tak? A jeżeli tego nie przyjmie, to mówisz, o, zły uczeń. To w ogóle jest niewłaściwe, w ogóle nie podoba mi się to. Ale jeśli otwieramy nasze domy, nasze serca, nasze życie, nasze relacje przed innymi, tak jak Jezus Chrystus oddał swoje życie ludziom, inaczej można powiedzieć, On otworzył swoje życie i zaprosił do tego życia ludzi. Ja wierzę, że wiele może się zmienić wśród nas i to uczniostwo jest prawdziwe. Jezus mówi w ten sposób, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus był z uczniami przez wszystkie dni i On mówi, uczcie innych tego, co ja wam przekazałem. On nie oczekuje czegoś więcej. On mówi, uczcie to, co ja wam przekazałem. Ja jestem z wami. Później wiemy o tym, że Jezus mówi i dam wam innego pocieszyciela, Ducha Prawdy, nie będziecie sami. On będzie z wami. Nie jesteśmy sami w tym. Nie jesteśmy sami. Apostołowie nie zostawiali kościołów samotnych. Oni byli z tymi ludźmi. Wiecie, prowadzimy Kościół Kierunek. Od 2 lat prowadzimy pracę misyjną we Wrocławiu, czego efektem jest Kościół. Dzisiaj jest nas około 50 osób. Miesiąc temu się zarejestrowaliśmy, w zeszłym miesiącu i idziemy dalej. I możemy oglądać, że ten Kościół, on nie powstał dlatego, że komuś zapłaciliśmy, albo że mamy taką świetną wizję, albo że mamy taki świetny program, albo że my jesteśmy tacy świetni. Nie. Po prostu zaczęliśmy z ludźmi w naszym domu dzielić się naszymi pragnieniami i oni powiedzieli, ej, my też tego pragniemy. My chcemy tak samo. My po prostu chcemy tego samego. A później zaczęliśmy pewne rzeczy robić. I oni powiedzieli, ej, my pomożemy wam. Możemy razem zrobić jeszcze lepiej niż myślicie. Wow, to jest w ogóle niesamowite. I ja w ogóle tak się zastanawiam, jak to jest, że w takim czasie, w taki sposób i powstał Kościół. Wierzę, że jest to działanie Ducha Świętego, że to nie jest z nas, że to, co my uczymy, to jest tylko to, co Jezus nam zostawił. Nic więcej, nie dajemy tam nic od siebie, nie zabieramy z tego. Po prostu mówimy to, o czym mówił Jezus Chrystus. Ostatnio mogłem przekazać taką jedną lekcję. Wiecie, Jezus też mówi o takich pojedynczych lekcjach, które uczy różne osoby, na przykład Zacheusza. Tak? Chwilę z Zacheuszem ma Jezus i on czegoś go uczy i jego życie się zmienia. I ostatnio mieliśmy problemy z autem, bardzo poważne. Oddaliśmy do mechanika, mechanik tam 2 miesiące nad nim siedział, nad tym autem, wszystko prawie, no auto się zapaliło, więc trzeba było wszystko tam wymienić. No i kiedy oddaję te kluczyki,
i mówi, ile tam rzeczy zrobił. Ja mu mówię, chyba sprzedamy to auto teraz. On mówi, nie, słuchajcie, ono teraz jest takie, że teraz ono jest, nie ma sensu teraz go sprzedawać. Ono jest po prostu silnik jak nowy, tak? I mówi, okej, okay, daje mi te kluczyki. Ja mówię, wie pan co, chcę panu powiedzieć historię tego auta. On mówi, ale mi nie jest potrzebna, ja wchodzę na komputer, ja widzę historię, przebieg, wszystko tam tego auta. A on mówi, wie pan, pan nie rozumie, ja chcę panu coś powiedzieć. I zaczyna mówić, wie, w życiu pracuję jako pastor, to jest moja praca. I dla nas i dla naszej rodziny to, że mamy ten samochód i że możemy panu dzisiaj zapłacić za tą naprawę, to jest przykład tego, że Bóg się o nas troszczy. I opowiadam mu, jak to się stało, w jakich okolicznościach to auto się rozwaliło, jak to się stało, że nic się nie stało mojej rodzinie, że on to naprawia, że zebraliśmy całą sumę potrzebną na to, aby naprawić to auto i że w ten sposób mówimy i w takich rzeczach właśnie wiemy, że Bóg jest z nami i dla nas to jest cud. I ten człowiek, to niech pan usiądzie jeszcze, to niech pan teraz pisze na kartce, przez najbliższe 3000 kilometrów musi pan jechać nie więcej niż 3,5 tysiąca obrotów, no bo ten silnik jest na dotarciu, proszę zbadać nam, proszę przyjechać do nas za 3000 kilometrów, zostawić nam na 2 dni to auto, my je jeszcze raz zobaczymy, czy wszystko tam się poukładało, porobiło, wszystko to jest dla was za darmo, żebyście, to jest po prostu w ramach tego, że... I widzę, że to ja mam problem z wyjściem teraz. że coś się otworzyło. I ja wiedziałem, że ja mam po prostu jakąś tam okazję. I ja mówię, wie pan co, mam teraz dylemat. Bo ja bym nie chciał, żebym w tym aucie coś się stało, żebym do pana wrócił. A z drugiej strony chciałbym jeszcze z panem porozmawiać. więc szukam teraz jakiegoś innego pretekstu, żeby pojechać tam. Mamy jakieś inne auto, staruszka coś czuje, że będziemy częściej filtry wymieniać, żeby tylko mieć tą relację i dalej móc w jakiś sposób mieć wpływ. I to jest właśnie to, co Danusia mówiła, że możemy czynić innych uczniami, przekazując im te wartości.